Dzień dobry, witajcie w dzisiejszym Słowie na Dobry Dzień. Dzisiaj chciałbym podzielić się z Wami fragmentem, który myślę, że wszyscy bardzo dobrze znamy. Fragment, który zapisany jest w liście do Efezjan w 6 rozdziale od 11 do 13 wersetu. Apostoł Paweł napisał tam tak: włóżcie na siebie pełną zbroję Bożą, byście umieli sobie radzić z podstępami diabła. Nasza walka bowiem nie toczy się przeciwko krwi i ciału. Walczymy ze zwierzchnościami, z władzami, z zarządcami ogarniającej świat ciemności, z niegodziwymi zakusami duchowej siły na wysokościach nieba. Właśnie dlatego przywdziejcie pełną zbroję Bożą. Musicie wiedzieć, jak stawić opór w krytycznej chwili i jak wyjść z potyczek zwycięsko. Czas, w którym przyszło nam żyć, myślę, że jest czasem, który powinien nas mobilizować do jeszcze większej bliskości, społeczności z Bogiem, do jeszcze większego uświęcenia, bo nadszedł czas, aby włożyć na siebie pełną zbroję Bożą. Przyglądając się wszystkim wydarzeniom wokół nas, czy na świecie, czy tutaj w naszym kraju, możemy być pewni, że przybliżył się dzień czasów końca, czas przyjścia Pana po swój Kościół. Czy to będzie za naszego życia, tego nie wiem, nie chcę zgadywać, ale Paweł zachęca mnie i Ciebie, abyśmy właśnie w każdego dnia wkładali Bożą zbroję, abyśmy byli gotowi i w pełni uzbrojeni, świadomi czasu, w którym żyjemy i w którym przyszło nam żyć. Oznacza to, że mamy żyć jeszcze bardziej na wzór Chrystusa. Nasza codzienność powinna być świadectwem naszej wiary. Każdego dnia powinniśmy podejmować rękawice, bo jesteśmy powołani, aby przeciwstawić się diabłu, który panuje na ziemi i zniewala tak wielu ludzi do tego, aby jeszcze bardziej pełnić Bożą wolę. Mamy zadanie do wykonania: iść i głosić Ewangelię jeńcom, którzy są w sidłach diabła. Jako Kościół Jezusa Chrystusa musimy stanąć do walki duchowej, dlatego potrzebujemy przywdziać każdego dnia Bożą zbroję, światłości, Bożego Słowa, aby przeciwstawić się diabłu. Natomiast Jakub, brat pański, w swoim liście napisał tak: podporządkowujcie się zatem Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a od was ucieknie. To jest Jakuba, 4 rozdział, 7 werset. Niech te kilka zdań będą dzisiaj dla nas zachętą do tego, abyśmy żyli inaczej niż świat. Żyjmy światłem Chrystusowym w ciemności tego świata i każdego dnia przywdziewajmy pełną zbroję Bożą. Radości w Panu, do usłyszenia jutro, jeżeli Pan Bóg pozwoli.